Witam wszystkich, z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na pierwszy odcinek z gry Duel of Champions. Jest to gra karciana, w której należy pokonać swojego przeciwnika. Jest to według mnie bardzo ciekawa gra, gram dopiero kilka dni, ale naprawdę bardzo mi się ta gra spodobała. Trzeba w niej trochę pomyśleć, żeby coś osiągnąć. Gram teraz Inferno. Na początku wybrałem tą klasę, mam jeszcze przystań i twierdzę, ale niestety nie mam tam kompletów kart. W Inferno pokażę wam, jakie mam karty. Może mi to trochę wolniej chodzić albo ścinać. Niestety. Inferno i tutaj właśnie jest moja talia. Mój bohater to standardowy Garant. Wydarzenia to Tydzień Oswojonych Dusz, Świętowanie, Tydzień Zbrojmistrzów i Miesiąc Tańczących Płomieni. Niestety nie mam żadnych lepszych na ten moment. Stworzenia 1, 2, 3, 4. Nie mam tych za 5 i 6. Zaklęcia, przede wszystkim Kula Ognia. Niestety mam tylko jedną. Płonąca broń, bardzo ciekawy. Szał, teleportacja, wewnętrzny płomień, spowolnienie i kule ogniste pociski. Łutów szczęścia mam 6. Są to te, które zdają 2 punkty obrażeń bohaterowi i te, które pozwalają nam dobrać kartę z biblioteki. Łącznie mam 59 kart, także myślę, że możemy zaczynać. I zobaczymy, na kogo trafimy. Będę miał lekkie lagi, przynajmniej z początku. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Karty są dobre, bo mamy za 1 kartę, później za 2, 3. Mamy tutaj m.in. poszukiwacza śmierci Spao, także karty jak najbardziej dobre. Standardowo zaczynamy. Dodajemy do pięści. Kurde, coś przycina, no ale trudno. Zobaczymy, co tam nasz przeciwnik wystawi. Właśnie nekropolia. Nie cierpię grać na nekropolię. On tutaj ma standardowego bohatera. Ale zawsze przegrywam z nekropolią. No właśnie, usunął mi zbiorową mogiłą już pierwszą kartę, czyli start dosyć zły. O kurde. No nic, zobaczymy, co wymyśli. Strasznie coś klatkuje, nie wiem. Normalnie mam 60 FPS-ów, a jak Fraps mi obniża FPS-y do 30, to się zaczynają dziać dziwne rzeczy. Nie wiem, będę musiał chyba odblokować tą ilość tych FPS-ów, bo 30 jest na tą grę, przynajmniej dla mojego komputera, za mało. Zaatakuje nas, ale no, mamy 3 punkty życia, on ma tylko 2, więc będziemy mogli mu się odegrać. Aczkolwiek on ma właśnie 3 punkty, jeszcze nie już wystawił Lamasu. No ale dobra, zniszczymy mu tą kartę. Właśnie ta postać, karta ma ciekawy atak, bo aż na 3 kte. Ja wystawię teraz Cerbera. Również bardzo dobra karta. Atak ma tak samo jak właśnie ten, na 3 kratki. No i zakończymy turę. Jeżeli byście chcieli, to dodawajcie mnie do znajomych. Jeżeli ktoś gra, to pewnie wie, że jest taki achievement, że za 50 znajomych dostajemy bonusową paczkę z kartami. Mój nick to Jerimo. Wiem, że taki śmieszny trochę, ale już naprawdę takie nicki, jakie wpisywałem i były zajęte, to już naprawdę nie wiem, że ludzie takie pomysły mają. Przeciwnik ma jeszcze 4 kart, znaczy 4 punkty ruchu. Zobaczymy. No i tutaj mnie zablokuje teraz, tak mi się wydaje, tą kartą. A nie. No, czyli mamy szansę zaatakować. Bardzo się z tego powodu cieszę. Co możemy wystawić? Może poszukiwacza śmierci Spao i zniszczymy mu. Chociaż nie, jak za 3 punkty, to może się nie opłaca. Wystawię to. Ma 8 punktów życia, co daje mi
jakieś 4 tury z w miarę dobrej gry tutaj na tej linii. No chyba, że użyję jakiegoś zaklęcia, tutaj ma w tych kartach, nie wiem co może mieć. Może mieć kulę ognia na przykład. No ale czekamy, co wymyśli. A widzę, że standardowy atak. No i teraz podejrzewam, że postawi tutaj coś, żeby zablokować mojego Cerbera. Swoją drogą, nie dość, że to jest unikatowa karta, to jeszcze... Właśnie tak, coś czułem. Zaklęcie na szereg trwa do nas, do twojej następnej tury. Stworzenie strzelające i walczące wręcz będą w tym szeregu... Będąc w tym szeregu nie mogą atakować. No, średnio fajnie. Bo liczyłem, że właśnie sobie tym Cerberem zaatakuje. Ale mam na niego jeszcze... A po co on tutaj wystawił tego szkieleta? Nie rozumiem. Zobaczymy, zobaczymy. Mogę mu zdjąć praktycznie już teraz tą postać, kartę. Mogę szybko zaatakować tym poszukiwaczem śmierci z PAO za 3 punkty w jego bohatera, co da mi średnią, ale jednak przewagę. Zablokuję mu tą. No i w sumie nie wiem. Nie, nie poświęcę tego łucznika. Zostawię go na razie. I dodamy sobie tutaj. No i zobaczymy, co teraz nasz przeciwnik wymyśli. Ja mam 138 elo, on ma 129, czyli jest deczko lepszy. Ostatnio miałem 300 elo na tym koncie, ale niestety była taka seria faili. Zaatakował nam tutaj za 2, został jeden punkt, no i tutaj za 1 zaatakował. Okej. Popatrzmy, co tutaj wystawia. Liczne ofita. No i co on wymyśli teraz? Wystawił nam udręczonego gula. No i patrzymy. Teraz tak, może nam w następnej turze zniszczyć od razu Cerbera, albo i nie. Wiecie, ja pomyślę, co mogę w ogóle zrobić. Mogę spalić mu te dwie karty. Wystawię sobie tutaj tą. Spalę mu tą i będę mógł zaatakować znowu jego bohatera. Czyli prawda, że jest dobrze. Jak sami widzicie, mam już 4 punkty magii. Teraz dodam sobie 1 punkt magii i tą kartą, znaczy się 1 punkt przeznaczenia. I tą kartą będę mógł sobie wyciągnąć z talii ognistą kulę i spalić mu te karty. Chociaż widzę, że jakieś mam problemy małe. Ale postaram się wygrać tę turę. Tak jak już wspominałem, jak chcecie, zapraszajcie do znajomych, o ile ktoś gra w ogóle w to. I wy macie z tego korzyść i ja, więc jest dobrze. Dobra, dodajmy sobie może teraz ten punkcik tu i wybierzmy kulę ognia. Przepraszam was za te lagi, no. No i patrzcie, jak to działa. Cyk. I Fajrant. Co to jest w ogóle? Niezdolność do ataku, fortyfikacja. No, czyli to jest typowy tanker, który stoi po to, żeby właśnie blokować przeciwnika. Zazwyczaj tych kart się używa już w momencie, jak już jest w desperacji i nie ma się po prostu jak walczyć.
Chociaż wydaje mi się, że on tutaj ma na pewno jakiegoś asa w rękawie, tylko rozsieczona wiwerna. Nie lubię tej karty, bo jest tankowna i zadaje dosyć spory damage. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No co, no chłopie, nie możesz już nic zrobić. Mogę mu tak. Mogę wystawić sobie... A, wystawię sobie te dwie karty i powiedzmy, że tą. Wystawiłem tą, ponieważ on będzie musiał zaatakować tą, a tej nie ruszy, więc dalej mam większy damage. Tutaj go zaatakowałem. No i kończymy turę. Ja myślę, że ten pojedynek już jest wygrany w tym momencie, gdyż on nie będzie miał za bardzo szansy mi nic zrobić już. Ale wiecie, jak to jest w Duel of Champions. Nigdy nie ma się 100% na wygraną. Chociaż w tym wypadku liczę na zwycięstwo. A, tak jak myślałem, będzie blokował. Co ja mogę w tej sytuacji zrobić? No, akurat te karty, które wystawił, mają tylko 2 damage'u. Niestety mają infekcję, co daje im, powiedzmy, że jakąś tam przewagę. Na szczęście ja mam jeszcze więcej kart, którymi da się w miarę walczyć. Co możemy tu wystawić? No, wystawimy to i to. A, damy sobie do tego. To już tak jest. Ja mam tak ustawione karty w talii, że jeżeli mam po 4 punkty w każdym surowcu, to już jestem nie do ruszenia. Wszystkie karty mogę użyć, jakie mam. Co on tutaj wymyśli? No może mi zaatakować tego, tak samo tym może zaatakować. Ale no nie, on już to przegrał w tym momencie, nie ma szans. Chyba, że ma tutaj na przykład kulę ognia i teraz by mi spalił te wszystkie karty. Ale to jest prawdopodobieństwo. Ma pieczęć śmierci, nie lubię tego. Ale okej. To jest wszystko do ogarnięcia. Co to jest? Zbiorowa mogiła. Zabił mi to. Ja no, synu, już przegrałeś teraz. Bo nie wie, że mam to, ołtarz zniszczenia. Tak czy siak, to już jest ostatnia tura. I proszę bardzo, w pięknym stylu go pokonamy. Zwycięstwo. Dodamy go sobie do znajomych. No i dostaliśmy plus 29 elo. Zostało nam 17 punktów z życia, czyli tylko 3 straciliśmy. 840 doświadczenia, 850 golda. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie gra jeszcze w tą grę, to się mu ta gra spodobała. Oczywiście będzie więcej odcinków. Będzie to mieszane raczej z Minecraftem. No i cóż, zapraszam wszystkich do wspólnej gry. Tak jak już wspominałem, mam nick Jerimo. Jeżeli film Ci się spodobał, możesz dać łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie i na razie.